Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej serbskiej kampanii w Crusader Kings 3. Także powiem tak, było ciekawie ostatnio. Nasz cesarz w sumie przeżył wszystkich swoich synów, więc mocno skomplikowało się dziedziczenie. To jest naprawdę... Co się stało? Podczas jazdy kony, tak byłem ciekaw właśnie. Ten w bitwie po prostu... bajzel się zrobił, tak bym to najkrócej opisał. Nasz cesarz ma 96 lat, jest zadowolony z siebie, ufny i uparty. Dość bystry intelektualista, dba o jedność ciała i umysłu, jest zielarzem, jak widać wpływa to super na jego zdrowie. Jest również naukowcem, teologiem, organizuje imprezy, bardzo znane i wystawne, jest architektem, łupieżcą, posiada konsekrowaną krew, był na licznych pielgrzymkach, jest inteligentny, herkulesowo silny i niestety cierpi już trochę ze starości, ale wow, moglibyśmy jeszcze ściągnąć masę, a to niewyobrażalną masę pieniędzy, ponieważ mamy setki haków na ludzi w całym państwie. Pytanie, czy warto, to będzie trochę nudne, powiem szczerze. Nie wiemy, jak długo władca będzie żył, więc jeżeli mamy to zrobić, to musimy to zrobić teraz, ale to jest po prostu cały dzień klikania. Ale z drugiej strony to jest 100 razy 10, to jest przynajmniej 1000. A licząc, że niektórzy mają nawet większe tutaj zobowiązania, to może być grube parę tysięcy pieniędzy i troszkę szkoda by było, żeby te lata zbierania haków poszły na marne. Czyli nawet nasz przyjazny władca okazuje się, że gdzieś tam przypadkiem jakieś haki na ludzi zebrał. Wiecie co? Może tego nie będę nagrywał, czyli robię teraz małą pauzę i będę kontynuował nagranie, jak odbiorę wszystkie haki. No dobrze, czyli tą nudną czynność wykonałem, ściągania nieskończonych haków. No i zobaczymy, ile nam zostało jeszcze życia. Kolejni ludzie umierają na dworze. Doszło też do jakiejś wojny domowej na Rusi. Czyli jeden z książąt próbuje obalić obecnego tutaj przywódcę. Tu jest też jeszcze dużo innowierców. I pojawia się stara wersja naszej religii w Czechach, co nie jest dobre. Oczywiście nie zgodził się na zmiany tutaj. I cóż to się dzieje? Mamy wysyp innowierców, którzy mogą nam robić trudności. Może nam nie na razie, ale perspektywicznie chyba nie możemy nic na to poradzić specjalnie, dokładnie. Mamy dużo zbuntowanych innowierców. Oby nie spowodowało to jakiejś rewolty wewnętrznej perspektywicznie. I stało się. Nasz wieloletni, prawie że nieśmiertelny cesarz po 97 latach umarł i przekazał władzę swojemu 50-letniemu wnukowi. Co? Straciliśmy zakon? Nauczyliśmy się języka, dobrze. No dobra, czyli teraz musimy wszystko uporządkować tak naprawdę, bo jest tutaj zwyczajnie bajzel. Więc tak, tu mamy... boczną... Nie, to jest nasza główna linia. I ja tak bym myślał sobie, żeby... jednak... utworzyć tutaj to cesarstwo. Czyli taki był plan, że mamy to cesarstwo utworzyć i nie będziemy z tego rezygnować. Czyli ona jest tutaj najsilniejszym
pretendentem do tej roli. Miejmy nadzieję, że będzie w stanie się utrzymać i dostanie od nas tę ziemię, czyli podzielimy nasze imperium zgodnie z tym, co zakładaliśmy wcześniej. Mamy teraz dwa równe tytuły cesarskie. Jeden nasz, drugi naszej tutaj bratanicy. Jej córka oczywiście weźmie ślub z którymi naszych synów. Tylko teraz zobaczmy, którego syna byśmy widzieli jako następcę. Któregoś z tych, którzy są gigantami. Ten jest bardziej zdolny. Tylko że potrzebowalibyśmy w sumie inaczej. Dla niego żony, która będzie przy tym jeszcze piękna, żeby mieć komplet cech, których poszukujemy. Czyli weźmy ten sposób. Ej, czy... A, tu jest, powiedzmy, kandydatka, ale być może znajdziemy taką, która ma komplet cech, bo już widzę, że nasz ród troszkę się... O, tutaj chyba mamy zwycięszczynię z jakimś niewielkim sojuszem. Chociaż z drugiej strony tutaj też, która... Ale nie, ta ma lepsze cechy. To jest mikrosojusz, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że nasze rody nie są wbrew pozorom tak blisko spokrewnione, po pierwsze, więc nie powinno być problemów. Te cechy powinny się utrwalić, czyli to mi się już podoba na starcie. Tak jest. I on ma być naszym następcą z założenia. I również chcemy go osobiście wychowywać. Przestańmy wychowywać jego. O. Kogo my tu w ogóle jeszcze wychowujemy? A, tego syna, dobrze. I wychowujmy również tego, którego chciałbym jako następcę. Taki jest plan. Dobrze. Teraz najstarszy syn, zakładam, że damy mu to królestwo na wschodzie, które zamierzamy utworzyć. To będzie bardzo dobry wojownik, z tego co widzę. I zaręczymy go z jej córką. Znasz, no troszkę duża różnica wieku, ale to nam zapewni tutaj pewną współpracę między naszymi państwami, czyli to byśmy chcieli utrzymać. Bardzo dobrze. To mi pasuje. Albo w sumie jeszcze inaczej. Wiecie co? Nasz najstarszy syn, nie ten, tylko ten, dostanie tę ziemię, bo możemy dla niego stworzyć tutaj jakieś terytoria. Nie musi to być od razu tytuł królewski. Tu możemy stworzyć tytuł książęcy. Czy moglibyśmy go uzurpować? Na razie nie. No dobrze, to jest ok. Mamy dwa tytuły królewskie, mamy tytuł cesarski, nie mamy już nadwyżki terytorialnej. Skupmy się na dyplomacji, miejmy nadzieję, że nie będzie jakichś buntów wasali. No i teraz rada. Tu trzeba pomyśleć, na pewno w ten sposób. Weźmy go na mistrza zbrojnego, szpiega i no dosyć kiepski dyplomata, ale no musimy się oprzeć na współpracy z tymi silnymi wasalami. Tu widzę, że chyba wszystko jest ok, czyli wszystkie tytuły zostały tak, jak być powinny. Tu widzę, troszkę się nam popsuły różne rzeczy. Ale no przy tym majątku jak najbardziej możemy sobie to wszystko ponaprawiać. Nie widzę problemu. To jest akurat beznadziejne, to bez przesady. Naprawmy tylko to, co ma jakąś realną wartość. Tak jest. Co dalej? Dalej musimy przejrzeć ludzi na dworze, czyli... No tu będzie teraz troszkę zabawy, bo
oczywiście małżeństwa i to, żeby jakoś to wszystko ogarnąć. No tu już dzieci nie będzie, ale to nie zmienia faktu, że możemy kogoś może tu cennego, no na przykład takiego inteligentnego starego wojownika pozyskać. Ten, powiedzmy. A zobaczmy po prosie. Nasz syn jest bardzo waleczny. To jest nasz dworzanin, to troszkę nie ma sensu. Weźmy tego Rusina. O. Weźmy ją. O. Ona jest również. Z tego nawet dzieci powinny być. Siedemnastolatek. Niech weźmie ją za żonę. Może być on. Czy po prostu teraz pozyskujemy po prostu zdolnych ludzi tak naprawdę. Tak, no to są dzieciaki, no to wiadomo, nie. 15 lat, myślę, że już można by o kimś dla niego pomyśleć. Powiedzmy w miarę młodym, na przykład może być ta 17-latka. Kolejny. W sumie ona powinna być utalentowana jak dorośnie. Dobra. Czy tu jest trochę ludzi, którzy nie mają? To jest nasza dworzanka troszkę bezsensownie. Same dworzanki nam proponuje. Z tego dzieciaków nie będzie. No może. Przecież. Więcej dzieci to perspektywicznie lepsza sytuacja na potem. No dobrze, weźmy ją. No ten ma już swoje lata. Powiedzmy. Tak. No ten ma już 70, nawet nie będziemy kombinować. Powiedzmy, może być ona. Poszukajmy kolejnego jeszcze do walki. Może być tak. No to jest troszkę zabawy, ale mówię, no sami mówiliście, że warto to robić i myślę, że warto. Ilu tu ludzi mamy? Ok, czyli to załatwione. Teraz poczekajmy, aż oni wszyscy przybędą na dwór i wtedy będziemy myśleć, komu co przekazać. Jakie stanowisko? Czyli no mamy nowe zasoby ludzkie, najkrócej rzecz ujmując. Tak, zajrzyjmy. Potrzebujemy oczywiście tutaj ludzi. No, niestety wszyscy są i tak przeciętni. Liczyłem na bardziej utalentowanych, no ale trudno. Przynajmniej ona będzie dobra. No
i tu mistrz konny. Dajmy to, powiedzmy jemu, jest dosyć młody i ma szansę troszkę tą funkcję spełniać. No, tu byśmy dali jej, no jest bardzo dobra w zarządzaniu budową, czyli powinno być ok. On się zajmie artefaktami. No i to na razie na tyle. Teraz tak, na pewno musimy jakąś egzotyczną ucztę zorganizować. Bardzo dobrze. No, jesteśmy skromni, więc oczywiście pochwalimy, że to żona nam pomogła. I spróbujmy na troszkę te wyższe standardy, chociaż ciut nas to zestresuje. No i tak jak zakładałem, będzie ryzyko buntów. Ale póki co, wybierzmy się na pielgrzymkę. Myślę, że nie będziemy nigdzie daleko, tylko odwiedzimy tu nasze własne terytoria. Jesteśmy uparci, czyli nie wynajmiemy żadnych przewodników, spróbujemy sami dotrzeć na miejsce, to jest dosyć ryzykowne. Ale okej. I ten tytuł pielgrzyma troszkę poprawił nasze relacje z wasalami. Co się dalej dzieje? Dalej mamy tutaj spotkanie z kim? Jakimś wędrownym typem. Czyli jeden wasali jest niewierzący. Nasz władca jest, kurde, tak nie czułbym, żeby on... cierpliwy, skromny i uparty. Możemy go aresztować za to, że oczernia naszych wasali. Albo możemy go zwerbować. Ale nie wiem, czy byśmy chcieli takich przebiegłych ludzi. Przecież nic nie pasuje. Naprawdę powinniśmy go pogonić, bo nie jesteśmy okrutni, więc raczej byśmy go nie aresztowali. Mamy sekret. Tak, weźmiemy go. Dowiemy się sekretu, ale go nie wykorzystamy. No i tutaj konflikt oczywiście. To jest norma. Czym się zajmujemy? Zajmujemy się dyplomacją, czyli czas na zmianę książek, z których korzystamy. Czemu tu jest coś nowego? Czy coś się zmieniło? Jakiś przestarzały topór tu stoi? To mi się nie podoba. Może coś się zgubiło też, bo czasami tak się zdarza, że przy dziedziczeniu coś... O! I mamy tron! A nie mieliśmy. I mamy czaszki? Kurde, dużo rzeczy mamy. To mi się podoba akurat. Czyli mamy tron. Nie rewelacyjny, ale zawsze coś. Troszkę dodatkowego prestiżu. Mamy sporo nowych przedmiotów. Mamy co? Mamy skórę z lisa. Skóra z lisa jest porządna. Z pewnością jest lepsza niż skóra z kota. Czyli... Chociaż... Skóra z kota wydaje się lepsza niż... czaszka niedźwiedzia. To jest mocno dziwne, ale... Tak to wygląda, czyli zdejmiemy to i powiesimy sobie, gdzie jest lisek. Lisek chytrusek pójdzie tu. Lisek. A nie, co ja zrobiłem? Duży, jest duży ornament. A nie, to jest mały, tylko. Tak, kawał lisa, kurde. Nie co, ale chyba to lepiej wygląda. Mamy dwie czaszki z niedźwiedzia. Z dwóch różnych niedźwiedzi, jakiegoś jednego bardzo wspaniałego, a drugiego przeciętnego i skórę z lisa. Nie, no ten kot już swoje przewisiał, darujmy kotu, już nie będzie więcej wisiał.
To jest dla chrześcijan, to... O, jakiś list od popa, w sensie od papieża. Niech sobie jest. I tu zdecydowanie robimy podmiankę, czyli to idzie zamiast tego, bo to jest bardzo zacna rzecz. Dobrze. I co tu dalej stoi? Gablotka jedna, druga religijne i wszystkie są, widzę, religijne. Dobra, no tutaj dalsze naprawy, oczywiście, bo nie chcę, żeby się tu rzeczy porozpadały, bo tutaj to śmiecia zdecydowanie nie mamy. Tu widzę, że papież do nas się dobijał z tymi listami. Nie, to jest wszystko na dredzie się opiera, to jest też przeciętne. To ja nie wiem, czemu my to mamy. Musiał to nas władca sobie sam zrobić wcześniej, zanim został tutaj. Mamy banery obydwu, jakichś dwóch rodów. I oczywiście wisi główny baner i tutaj tak, te dwie serbskie jakieś zdobienia zdobione, chociaż... Nie, są lepsze od tych rzeczy, no a to jest już w ogóle troszkę niższej jakości, chociaż to zmniejsza tyranie, co jest niezłe. Ornamentów mamy tyle, że połowę by należało się pozbyć, żeby ograniczyć koszty, ale... Mowę to później komuś rozdamy. No i tutaj po kątach co stoi? Stoi to... Moglibyśmy jakieś w sumie... Figurki? Nie wiem, bo tak. Stoi to... Ale chyba nie jesteśmy jakoś super pazerni, czyli nie będziemy zmieniać tylko po to, żeby mieć ciut więcej... dochodów. Dobra. I stoi to, też daje pobożność i renaun. Więcej niż tutaj. Więcej niż cokolwiek innego. No i książki. Tu będziemy zmieniać na 90%, bo tak, to jest do wiedzy, to jest do intryg, do zarządzania, do wiedzy, do wojny. O, na pewno chcemy tą książkę dyplomatyczną, czyli ją dajemy, powiedzmy, tu. Okej, okay, i ta jest też do wiedzy, czyli ta druga, którą co używamy drugie? To do zarządzania i... Dobra, czy ja mam jedną dyplomatyczną, jedną do zarządzania. Mogę tak na razie zostać, bo one chyba... Bo ta daje też sporo prestiżu, widzę, więc niech tam... Tak, zostanie. Dobra, czyli to załatwiliśmy. Na razie nie będziemy ruszać, to jest CC... Z tego lisa jestem pod wrażeniem. I to są te dwa miśki, czaszki. I mizerny, bo mizerny, ale tron. No dobra. Czyli to zostało zrobione. Kolejne osiągnięcie, czyli wypełnienie sali wszystkim, co potrzebujemy. Ona chce gdzieś wyruszyć, ma roszczenia. Ma roszczenia do masy rzeczy, ale to jest jej sprawa. Nie będziemy tutaj się w nic wydawać na razie. Zobaczmy też, o, dosyć silna frakcja, która by chciała, nie wiem, kogoś innego na tronie niż my, ale chyba raczej nic nie zrobi.
Kolejny syn również zdolny. No kurde, ci synowie to jeden lepszy od drugiego. Więc ten sojusz powinien być przydatny. Teraz tak. W Polsce co się dzieje? Wojna o artefakt. Ten ma żonę. Ten nie ma. Czy młoda Polka by się nadawała? W sumie? Bo ona ma już męża, nie wiem kto to jest. Jakiś człowiek znikąd. I to jeszcze nie matrynarnie, ludzie, no ale jakaś taka, coś ta córka, a bo to jest po innej żonie, dobra. Niewydarzona chciałem powiedzieć, córka, ale no przy... O, możemy zawrzeć sojusz z nimi, a tutaj też, czyli to jest dobre, bo mamy sojusze. I w sumie weźmy tą Polkę. Ta którego syna? No niech będzie za niego podobny wiek. Może być. Czyli odtwarzamy tutaj układ sojuszniczy w obrębie rodziny. Oczywiście będzie nas to wymagało teraz interwencji militarnych, no ale trudno. I co? Czy chcemy na niego wpływać? Nie, nasz władca jest skromny, cierpliwy, zdecydowanie woli poczekać, niech tam każdy robi co mu się podoba, nie będziemy nikogo zmuszać do niczego. Co do naszej Serbii, tu wydaje się, że jest ok, nie chcę na razie przeszarżować żadną wojną. Masa też widzę sojuszy jest możliwych wewnętrznych z pomniejszymi wasalami. Skorzystajmy z tego, będzie niższa szansa na bunty oczywiście. Moglibyśmy stworzyć tytuły. A, Zaporoże i Księstwo Dukaju. Gdzie jest Dukaj? Tu. Teraz warto, ponieważ mamy już primogeniturę, czyli nie będzie podziałów, a tym samym możemy tutaj... W sumie to jest niewielka prowincja. Być może zróbmy coś innego dla odmiany. Nie wszędzie tak, żeby stawiać na te pieniążki. Tylko co byśmy mogli zrobić? Dla skarmiszerów, dla ciężkich jednostek. Może dla kawalerii. Mamy jej sporo. Zróbmy to, czyli będziemy mieć jeszcze skuteczniejszą jazdę. To jest niewielka prowincja, więc myślę, że warto w ten sposób to rozegrać. Okej. Bardzo ładnie. Dobra, co robią nasi ludzie? Najpierw sprawdźmy, czy kontrola. Kontrola jest w porządku. Co on robi? Podnosi dobrze. Teraz będą z pewnością trudności z wasalami, którzy przeszli na starą wersję wiary. Musimy ich spróbować odnaleźć. Na razie ich nie widzę, szczerze mówiąc. Mamy też tu troszkę inne kultury, czyli być może warto by się było pouczyć ich języków, chociaż może już znamy nawet. Zobaczmy, ile języków to nasz władca. Dacki i polski. No to w sumie może być w ten sposób. Ale są dyplomatą. Wiecie co? Nauczmy się greckiego. Jakkolwiek Greków nie lubimy, to jest ważny tutaj język. Nie idzie to. Może od kogoś innego byłoby lepiej. A arabski? Też nie. Czyli nasz władca niezbyt sobie, widzę, radzi z językami. No, bo jego inteligencja też jest kiepska. Jest dobrym dyplomatą, ale... No, poliglotą z pewnością nie jest.
dobrze, myślę, że też możemy sobie pozwolić na zwiększenie naszej armii zawodowej. W sumie to zróbmy na maksa. O. To mi odpowiada. O dziwo nas nie wzywają do wojny, nasi sojusznicy. O, właśnie. Chyba dołączymy, ale ta wojna i tak już jest wygrana. A, bo to może nie są ich wojny. Dokładnie, oni są stroną trzecią. Ale tu chyba mają wojnę. I spróbujemy chyba im pomóc, bo po to zabraliśmy ten sojusz, żeby oni się utrzymali, a nie żeby zaraz ktoś ich obalił. A jeszcze możliwość kupowania artefaktów, co ciekawe. A nie, klejmy. No to są przecież chyba, a nie, dobra, to jest... Czyli tu mamy obejrzeć ich... Nie, to są nasze, czy ich? Bo my mamy... Lisa. Poczekajcie. Mamy zbroję, chociaż nieidentyczną. Właśnie, tu też widzę, jest chyba jakieś zmiany były w jego wyposażeniu, bo... Nie używa naszej włóczni. No. Jakąś inną używa. Tu koronę używa. Tą, co trzeba. Tu też. Tu też. I tu. Prestiż, opinia wasali. To samo. Ale tu zdecydowanie byśmy zmienili to na te brosze. O. Tak. No, troszkę zabawy, ale mówię, no to jest ciekawe przynajmniej. No i wyruszamy na wojnę. Wezwijmy tylko siły zawodowe. Myślę, że nie ma potrzeby przesadzać. 6000 zbrojnych. A jak dobry jest nasz władca? Może powinien trochę powalczyć? Nie, nie powinien. Chociaż... No bez przesady, 13 to jest za mało. Nowy mistrz szpiegów. No i lecimy tutaj pomóc przeciwko buntownikom. Tak, chcę być widziany jako taki szczodry, miły przywódca. Nie będziemy tutaj ich zastraszać. Nie wiem nawet, czy się załapiemy na tą wojnę, chociaż chyba się załapiemy. Tak, kolejna bitwa. I być może zajmiemy po prostu stolicę buntowników. U nas napad. Znów najeźdźcy wikingscy, jakaś kobitka. Myślę, że nasz zakon sobie z tym lepiej niż dobrze poradzi, jak będzie trzeba, ale to za chwilę. Najpierw oczywiście zmierzymy się z nią w polu. Że coś zdobyliśmy. Nic specjalnego. Rozbijmy chłopskich buntowników tam. A i kolejna wojna. W Karpatii oczywiście dołączamy. Gdzie są wikingowie? Nie widzę ich na razie. Chyba
tu płyną dopiero, czyli no mają jeszcze kawał drogi przed sobą. Możemy zawrócić. O. Nie do końca wiem, gdzie oni chcą wylądować. Raczej nie będziemy już na Rusi potrzebni. Tak, możemy troszkę stracić prestiżu dla mniejszego stresu. Spisywanie historii. Co nie będziemy mogli... A, oni na Krym przypłynęli. To ciekawe. Ktoś chce nas tu podrywać. Przepraszam, dwórka. W ogóle jak się nasz władca prezentuje? Jest skromny, cierpliwy i uparty. Dość bystry negocjator, dyplomata, agresywny atakujący, posiada konsekrowaną krew, łatwo wpada w gniew, jest wiedźmą, żeby się odstresować, no lubi się czasem przygłodzić, był na pielgrzymkach i jest dobrze zbudowany. Chyba nie będziemy to się wdawać w tym kierunku. I tutaj mówię, tych Wikingów powinniśmy po prostu zmiażdżyć jednym uderzeniem. Nie będą mieli szans z naszą zawodową armią. I wiecie co, może... I powinniśmy walczyć osobiście. Nasz władca jest gniewny, dobrze atakujący. Nie powinno mu się nic stać. Jest naprawdę dobrze ubrany w dobrą zbroję. I powinien tutaj zmiażdżyć tych Wikingów. Chociaż nie idzie idealnie. Ale jednak bronimy się i królowa Wikingów trafia do niewoli. Pięknie. A, bo to nie ta wojna. Tak jest. No i zobaczmy, co się dzieje w Karpatii. Wojna przeciwko tyranii miejscowej przywódczyni. Ale to nam nie przeszkadza, ona powinna sobie bez problemu z tym poradzić. Małżeństwa kolejne i komuś się jeszcze umarło ostatnio. Komu? Ona chyba jest najlepsza. Nasza kapłanka. To ciekawe, po prostu jakiś niezależny bichar się oderwał. Ciekawe czemu. To jest część Karpatii. Nie wiem czemu to uzyskało niepodległość. Dziwne. Podobnie, czyli musiało dojść do wojny o niepodległość, ale... Nie wiem, gdzie są nasze armie. Się zagapiłem, powiem. O, tu. Czemu jest ich tak mało? Nie no, odwołajmy je wobec tego. Nie wiem, co tu się stało. A, płynęliśmy strasznie długo morzem. Okej, nasza nas tu odstresowała. Niech dołączą. I tak, bezproblemowo cesarstwo sobie poradzi ze swoimi buntownikami. Nawet bez naszej inicjatywy, nazwijmy to. Sio. Żadnych artefaktów. I dwóch jeńców. Bardzo dobrze. Si. Kurde, obijają się z tym szturmem, wiecie co? Doślemy tam naszych. Po prostu zajmą się oblężeniem i tyle. Bo nasza tutaj przyjaciółka się po prostu gania z nimi wszędzie. Zamiast to zakończyć. A zdobycie stolicy powinno rozwiązać problem. O, najemników wzięli. Po prostu go ignorujmy i tyle. Zobaczymy, co to da. I pomogło. Poczuł się źle i nas polubił bardziej. Kolejna wojna.
Dobra, no znów. No po to mamy tych sojuszników, żeby chociaż no, coś tam podziałać. Tylko nie podoba mi się, że no, Karpacja potraciła jakieś terytoria. Takie po pół Biharu, pół tego. No moglibyśmy to dla siebie przejąć. Gdyby granica może ładniej wyglądała, gdybyśmy mieli to. Wojna? Gdzie ona się odbywa? A, tutaj nasi krewni. O, bardzo dobrze. To akurat mnie cieszy. Jest nadzieja, że nasi odbudują swoją pozycję na Pomorzu, jeżeli ta operacja się tutaj do końca powiedzie. No, tylko, że mogą szybko przegrać, bo tam jest straszna ilość tych Wikingów. Kurde. Jeżeli byśmy mieli czas, to byśmy to spokojnie wygrali. Ale nasi musieliby tam najpierw dojść. Taka prawda. Dorasta. Nawet niezły wojownik z niego będzie. No i tu musimy zebrać nasze siły razem i zobaczymy, co dalej. Ach, golasy biegają. Odstresujmy się, po prostu jest zabawne i tyle. Nie będziemy się tym jakoś przejmować. Tak, niedługo staniemy się Augustem, co jest dobre. No i zastanawiam się, czemu nikt nie chce nam robić artefaktów. Jeżeli, no... Dziwne to jest. Być może musimy po prostu jakiś... zaprosić, zasponsorować, nie wiem. A nie, to jest ta sprawa, okej. Okay. No, jakaś rozmowa między naszymi dwórkami, córką. Możemy... możemy się jedną z nich zaprzyjaźnić. Albo je zignorować. Nie, myślę, że nie będziemy tu wnikać w jakieś kobiece dyskusje. Tu jest wszystko praktycznie zmaksowane. Najpiękniejszy i najwspanialszy dwór na świecie posiadamy. Znów coś zdobyliśmy, jakieś badziewie. No dobra, pozamawiajmy coś, być może... No z tego w teorii powinien być tron, może się zdarzyć lepszy niż mamy. A co byśmy tu jeszcze potrzebowali? Chyba niczego w tej chwili. My się tutaj szykujemy do rozprawy poważnej na Pomorzu. I nasi wygrywają na szczęście pierwszą bitwę. To niewiele dalej zmienia, ale okej, na razie idziemy tu. No. Zaprzyjaźnimy się z cesarzową, którą sami stworzyliśmy praktycznie. No. Nie dziwię się, że nas lubi. No i od razu się jacyś ludzie pojawili, chętni coś robić dla nas. Dobra, i... generalna bitwa, która to powinna zakończyć. Kto tutaj jest? Nie wiem, co tego będzie. Przeciętny, ale mówię, no. Jakoś to działa. I tak, czy chcemy, żeby byłby... szczodry, pracowity czy cierpliwy? My jesteśmy cierpliwi, czyli chcemy, żeby był cierpliwy, chociaż wolałbym, żeby był pracowity, ale wybieramy opcję cierpliwy. I bitwa, egzekucja tutaj. Pięknie, staliśmy się też znani z oddania wieży. No, kończ tą wojnę. O nie, zestresujemy się, bo jesteśmy cierpliwi. Dlaczego mamy się zestresować? A, możemy się zestresować lub nie. No dobra. Nie zestresowaliśmy się, to dobrze.
dobra, niech ta wiedza wzrośnie u niego, to najlepsze. Czyli kto tu wygrał tą wojnę? A, bo to był polski wasal, który próbował coś tam podbić. Dziwię się, że on tego wszystkiego tu nie zrobił porządku. Ma też syna, dobrze. Ruś póki co jest ok. O, jakiś ambitny sojusz z Mongołami. Ciekawe, to są resztki Imperium Genghis Khana. Bardzo ciekawe, tu powstała taka Złota Orda praktycznie. Jakiś odłam Mongołów. Bizancjum dogorywa. No tu dobrze, że nie ma zagrożenia. Największym zagrożeniem dla nas jest islam w tej chwili, jak widzicie, który nas naciska ze wszystkich stron. I tu dość mocna pozycja w regionie. Niestety są wojny między naszymi wasalami. Liczyłem, że przy absolutnym autorytecie tego nie będzie, ale niestety jak było, tak i jest. Nic nie możemy teraz wybudować. Czy co? Zmaksymalizujmy nasze siły. Stać nas na to. Zwłaszcza, że i tak używamy głównie właśnie wojsk zawodowych. Dobra. Jakiś tam sekret, ale nie będziemy go wykorzystywać, mówię raczej. To nie w naszym stylu. Dziwi mi się, że ta Bohemia jest niezależna, ale to pewno chrześcijanie, tak. Tu są ostatnie jakieś bastiony katolicyzmu. Nauczmy się może serbskiego, tak. To będzie dla nas łatwiejsze. Jest pokrewnym językiem. I widzę, że wszyscy są naszej wiary, czyli nie wiem, gdzie byli ci inni. O, tutaj też, czyli to po prostu problemy mieliśmy akurat z greckim, jest mocno się różnić musi od naszego i stąd te problemy. No dobrze. Czyli tak. No, Bizancjum tutaj pozbyło się, widzę, tych Arabusów. To nie jest złe, ale no my też się chcemy pozbyć z kolei Bizancjum stąd. Po pierwsze utwórzmy tytuł książęcy, który damy naszemu najstarszemu synowi. Gdzie on tu jest? O, książę Aten zostanie. Czemu nie? Perspektywicznie chcemy oczywiście sobie stworzyć królestwo Włoch, Grecji, czemu nie? Ale pierwszeństwo będzie miało tutaj działanie. Bo no, po pierwsze są mocno osłabieni. W jednej wojnie moglibyśmy przejąć praktycznie znaczną część. Więc robimy świętą wojnę o całe Zaporoże, które chcemy oczywiście potem wyzwolić. Ale to, mówię, najpierw podbijemy, troszkę nawrócimy i dopiero wtedy będziemy otoczeni przez przyjazne, powiedzmy, twory państwowe ze wszystkich stron. Być może też pomyślimy o jakiejś interwencji na Litwie, która jest ciągle superpotężna i kontroluje nasz Nowogród, który byśmy potrzebowali, żeby tam osadzić naszych. Okej, i wzywamy armię zawodową plus zakon, czyli nasz pewny zestaw. Coś tam wyprodukował jakieś badziewie. Ale powinniśmy teraz mieć go do obsadzenia tutaj w roli, tak, pracującego nad artefaktami. O, jeden i drugi, dlatego warto to robić. Po prostu dla zasady, zwłaszcza przy takim budżecie, jaki mamy, nieograniczonym. Czyli... A, nie możemy na razie... Czyli nie można tym spamić, dobra.
Knar władca troszkę nabiera może doświadczenia bojowego, chociaż nie wiem, czy to jest rozsądne. Nie, no nie pasuje do niego, wiecie co, nie. Niech będzie ktoś, kto się zna na oblężeniach po prostu. Co z naszą rodziną? Mamy młodą córkę, którą można by gdzieś było ambitnie wydać tutaj, żeby jakiś sojusz zbudować. Czy to sobie przejrzę między odcinkami i na początku następnego o tym pomyślimy. Dobra, a nad jaką technologią pracujemy? Bo też nie inwestujemy, stać nas. Nad bombardami. Dobrze, będziemy sprawniej zdobywać, bo no to jest dosyć uciążliwe. Tu się nic nie pojawiło nowego? Nie. I coś tam wyprodukował. O, takie przeciętne. O, coś żeśmy ukradli. Książkę do wiedzy. I nasz następca. Czy chcemy, żeby byłby skromny, przebiegły czy szczery? No skromny. My jesteśmy skromni. Chcemy, żeby on też był skromny. Wiesz, ten syn też jest zdolny, tak szczerze mówiąc. Nie pamiętam, czemu tego wybrałem. Zawsze możemy to zmienić, czy to jest. Nie widzę póki co naszych wrogów, co mnie troszkę niepokoi. Bo to się będzie ciągnęło wobec tego, jakich... O, kolejna ciąża. Dobra, weźmy to z szturmem, będziemy też troszkę przyspieszać te łupy nasze. I tu... Ach, tylko że... Tu jest jeszcze inny problem w postaci tego, że oni to... odbiją. Dzika banda to odbiła. Dużo terenów jest tu do zajęcia. Okej, okay, użyjmy naszych umiejętności dyplomaty, żeby poprawić sobie umiejętności językowe. No, wiadomo, żebyście chcieli pokoju, nie ma takiej opcji. I tutaj idziemy na Augusta. Dobra. I kolejna córcia, czyli potencjalny sojusz możemy gdzieś ugrać. Dzięki temu. Dość dobrze bronione. Tak. Czyli tak, ich tu musimy rozbić. Jak duże? Czy my kontrolujemy już całe Zaporoże? Tak. Teraz by należało ich tutaj elegancko pokonać. Chyba wiedzą, że to chcemy zrobić i nie bardzo z nami chcą współpracować w tym temacie. Dobra, to gonimy. A ty idź tu. Jeszcze jedna prowincja zawsze. No właśnie, z tego to... Czy najbardziej przeszkadzają ci te siły trzecie, w sensie ci wszyscy pozostali rebelianci, którzy tutaj no też by coś chcieli dla siebie ugrać i nam przeszkadzają podbijać. No ale pożałują tego, zostaną wdeptani w ziemię. Niech będzie pracowity. Kurde, on też jest zdolny. Kolejne wojny tam widzę. Wybuchają, kurde. No
Dobra, weźmy to jak najszybciej szturmem, żeby ograniczyć straty w ludziach. Dobra, pięknie. Szczery czy przebiegły? No szczery, zdecydowanie szczery wybieramy. Ich odsyłamy do domu i tu kończymy wojnę. Nie, co ja zrobiłem? Nie potrzebuję na razie tych jednostek. Liczę, że Ruś sobie poradzi samodzielnie. O. No i tutaj troszkę terenów nam wpadło. Komu powinniśmy je przekazać? No, prawie wypadałoby jemu, bo no, on powinien tam rządzić. Dostać to królestwo i też tak zróbmy. Miejmy nadzieję, że się utrzyma. Dostanie tytuł książęcy. O. Tak jest. Miejmy nadzieję, że sobie poradzi. Trzeba by jeszcze było tą resztówkę Bizancjum tutaj ogarnąć. Na Rusi powstanie. Czy on sobie poradzi? Nie wiem. Być może będziemy musieli mu pomóc. Bo możemy. Jeżeli nas poprosi, na pewno to zrobimy. Dwa kolejne sojusze i widzę, że kolejne dzieciaki nie są wychowywane. Nasza córka, ty się tym zajmiesz i nasz najmłodszy syn, o, wojownik. W sumie nie nasza żona go wychowa, jest naprawdę dobrą wojowniczką z tego, co widzę. To może tego młodego wojownika byśmy chcieli na kolejnego. To nie jest olbrzymem, ale z drugiej strony najpierw znajdźmy mu jakąś odpowiednią panienkę. Odstawanie taby się najlepiej nadawała. Chociaż tak jest. Karol, niestety występują z powodu chowu wsobnego pewne trudności wewnętrzne w rodzie. Ale nie. Tu jest najlepsza partnerka potencjalnie. Może jego wojownik. Zobaczymy. I chyba jakieś nowe artefakty padły. Te, co złupiliśmy pewnie. Dawno nie mieliśmy władcy wojownika. Od lat. Tu jest wszystko po staremu. Tu bym naprawił. Dobra. Na tym skończymy odcinek. W każdym razie nie jest źle. Będziemy też teraz wypychać Bizantyjczyków tutaj z tych ziemskich. Oni przegrywają. O, Bizancjum widzę. Próbuje się reorganizować, to będzie okazja. Jak podbiją cały ten teren, to będziemy mogli w jednej wojnie ich wypchnąć z tych terenów. To mi się podoba. Chociaż w pierwszej kolejności chciałbym ich wypchnąć stąd, bo to jest taka pojedyncza, niepotrzebna prowincja. No nic, pozdrawiam i do zobaczenia.